Na pewno to dla mnie szczególny dzień. Jestem bardzo szczęśliwy, że te marzenie spełniłem i podpisałem kontrakt z Polonią. Zawsze powtarzałem, że chcę wrócić do Szczecina, to jest moje miasto, kocham ten klub. No i się cieszę się, że dostałem zaufanie od prezesa Mrożka, od prezesa Adamczuka i od trenera Kosty. I jestem z wami i cieszę się z tego bardzo mocno. Nie mogę się doczekać, aż poznam zespół, zacznę trenować z zespołem. Oczywiście potrzebuję mocnego treningu, ale wiem, że trener Kosta potrafi zawodników przygotować fizycznie i jestem pewny, że po reprezentacji, po tym zgrupowaniach, terminie reprezentacyjnym będę już w formie i będę mógł już wkazać się na boisku. Tak jak mówiłem, no, jestem sercem z tym miastem, jestem sercem z tym klubem i moja rodzina jest szczęśliwa, córka, żona, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że wracamy właśnie do Szczecina, bo to dzisiaj się pisze historia. Wyjeżdżałem w wieku 19 lat, wracam w wieku 33. Polbron jest w bardzo dobrym miejscu, po super sukcesie, w ostatnim brązowy medal, więc chcemy więcej i ja jestem po to tu, żeby tej drużynie tylko pomóc. Miasto z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc jest piękniejsze. Piękny stadion już jest w połowie zbudowany, no więc nie mogę się doczekać, jak zobaczę kibiców na stadionie i zagram dla nich po prostu dobre mecze.